Na czym zarabiałem jako dziecko? Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą, a na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, sprzedaży i marketingu. Dzisiaj opowiem Wam o tym, na czym zarabiałem jako dziecko. Dzisiaj, kiedy już mam za sobą ponad 20 rozwiniętych firm, jestem konsultantem w szkole przedsiębiorców, tak, szkole z marketingu, mam aktualnie kilka firm, no, jestem w zupełnie innym miejscu. Ale kiedy pytają się mnie ludzie, Marcin, a od czego to się zaczęło, czy Ty zawsze taki byłeś, muszę powiedzieć, że naprawdę od bardzo, bardzo dawna byłem taką osobą przedsiębiorczą i już jako dziecko zarabiałem naprawdę, jakby zarabiałem swoje pierwsze, Pieniądze. Pamiętam, jak sobie byłem u mojego wujka w sklepie. Mój wujek miał sklepy papiernicze, tak? Sklepy, bo wtedy wtedy chyba jeden, później miał kolejny, tak? Sklep właśnie papierniczy, bloki, ołówki, kredki. Ja, jako taki mały Marcinek, gdzieś tam za tą jest ledwie wiecie, głowę, czy tam wzrok wystawiałem za ladę i widziałem, ile wujek ma tych kredek, ołówków, linijek, zeszytów, kolorow no, kolorowanych, nie wiem, ale tam na przykład tych kolorowych papierów. Tego wszystkiego ogromnie. I to było dla mnie takie niesamowite i tak sobie myślę, że to mógł być właśnie taki moment, w którym po pierwsze byłem w takim miejscu, wiecie, zaladą mnie, czyli tam klienci nie wchodzili, nie, to było coś takiego, wow, a po drugie mój wujek miał tego wszystkiego tak dużo, pamiętam jak to robiło na mnie wrażenie I też miałem takie właśnie przejawy przedsiębiorczości, tak? No i idąc dalej w tym temacie, no to pierwszy, że też jeden właśnie z pierwszych takich biznesów, no to było z ołówkami, właśnie, czyli w szkole podstawowej, kiedy pani się zapytała na plastyce, czy ktoś ma taki miękki ołówek, tam B6, B12 były takie, od B6 do B12 takie szare ołówki były, to były miękkie ołówki, właśnie do rysowania czy szkicowania. No i ja się zgłosiłem jako jedyny w klasie, no i wtedy pani powiedziała, a czy możesz załatwić. Ja mówię oczywiście, że mogę załatwić. Mój wujek ma, pamiętam, jego dwójka kupowałem ja chyba wtedy po 50 groszy. Później sprzedawałem po złotówce złoty 10, złoty 20. Aż o tym się dowiedziała moja mama, która była nauczycielką w tej szkole. No i się skończył ten mój taki biznes ołówkowy, tak? Jeszcze wcześniej, tak jak sobie chronologicznie to układam w głowie, to jeszcze wcześniej gdzieś szukałem. Ślimaków, tak? Czyli były takie skupy. Nie wiem, czy u Was na, na wsi też, jeżeli były, to dajcie proszę znać mi w komentarzu. Tak, ale na wsi kiedyś było tak i to było przez cały maj, właśnie skup ślimaków. Tam sobie skupowali ślimaki, trzeba było iść po taką lupę, tylko bez szkiełka. Tak, czyli takie miejsce jak znalazłeś ślimakan, no to sprawdzałeś, czy on przechodzi przez tą lupę. Jeżeli przechodził, no to był za mały, trzeba było puścić go wolno. Jeżeli nie przechodził, to był duży, no i wtedy można było go rzeczywiście tam do wiaderka, czy do czego się tam zbierało, go włożyć. No i zanieść na ten skup, tak, no i dostawało się jakieś tam pieniądze, tam była waga, tak, no i dostawało się za to jakieś określone pieniądze, także moje wszystkie jakieś tam łąki, jakieś stare zawalone nie, domy, tak, czy jakieś tam miejsca takie jakieś, gdzie mogły być ślimaki, no to chodziłem, szukałem, zbierałem no i później na sprzedaż. No i tutaj już rzeczywiście myślałem sobie o wow, fajnie, ekstra, dopóki się nie okazało, że to był po prostu jednomiesięczny, tak, skup tych ślimaków, no i z końcem maja został zamknięty. Ja za te pieniądze pamiętam, że sobie kupiłem piłkę, e, piłkę z napisem Jumbo, czarno-białą, taką najbardziej klasyczną z klasycznych piłek do piłki nożnej, e, no i wtedy myślałem, że wszystko dobrze, dopóki nie zamkli tego skupu, no i no, i wtedy nie byłem zadowolony z tego tytułu, ale też nie chciałem się poddawać, dlatego że no po prostu poszedłem, pozbierałem te ślimaki. No i przed domem, gdzieś tam przy chodniku, przy drodze, zrobiłem takie stoisko i zacząłem sprzedawać, a właściwie chciałem sprzedawać te ślimaki przed. Em, właśnie domem, tak? Natomiast no, gdzieś tam po, u, u, nie spotkało się to z dużym zainteresowaniem. Już teraz rozumiem, co chciałem zrobić, tak? Czyli z takiej sprzedaży hurtowej poszedłem w detaliczną, ze, z eksportu, tak? Poszedłem w jakąś sprzedaż lokalną, no, ale nie było badania rynku, nie? Więc po prostu to, to na tym za dużo nie, można powiedzieć nie zarobiłem. Zresztą dużo z tych historii opisanych jest tutaj w książce Coaching Dwart Milion. Jeżeli Was tego typu historie gdzieś też interesują, nie tylko to, jak gdzieś tam popada się w duże długi, i z nich wychodzi później i buduje dobre biznesy, ale też właśnie takie początki. No to, to bardzo fajnie te rzeczy wszystkie są opisane właśnie w tej książce. Kolejno, miałem takie rzeczy, że na przykład pomagałem jakimś osobom, które mieszkały właśnie na wsi. Trzeba było zwieźć jakieś drewno, drzewo, drzewo czy drewno, drewno, tak? Drewno trzeba było zwieźć do, do piwnicy, tak, albo połupać właśnie drewno. Pamiętam też, że był taki moment właśnie znowu gdzieś w wiosce, obok był skub jabłek, więc też zbierało się te jabłka, bardziej gdzieś tam tata się pytał jakichś sąsiadów, czy kogoś będziecie to zbierali tam, a on mówi nie, to już my tam już pozbieraliśmy, co chcieliśmy, tak, a reszta to tam zgnije, no to ja dawaj z tam siostrami czy z tatą brałem worek tak no i wtedy żeśmy tam pozbierali to bach yy, zawieźli no i też coś tam z tego Wpadło tak. Kolejno co, no to pamiętam, jak żeśmy kolejne e, rzeczy e, robili, no to byłem DJ-em, czyli jak już był czas bardziej taki liceum e, z moim przyjacielem, e, mieliśmy no jakiś tam sprzęt taki. On już bardzo szybko zrobił prawo jazdy, więc, e, więc jeździł, mógł być kierowcą. No i zdawało się tak, że nawet byliśmy na różnych imprezach albo na, w jeden weekend na dwóch e, imprezach, równo, gdzieś tam no, nierównolegle, ale na przykład piątek, sobota e, było, zdarzyły nam się nawet jakieś e, jak to się mówi, złote wesela, e, tak, a na nawet stypa. Więc gdzieś tam na tym sprzęcie, jak mieliśmy, no to graliśmy, no i też coś z tego tam wpadło: jakieś kilkadziesiąt złotych. No ale umówmy się, że dla takiego dzieciaka, jak ja byłem w podstawówce, tak, czy później gimnazjum, dodatkowe 20-50 zł, wtedy jeszcze ten pieniądz miał też inną wartość, czy później w liceum jakaś stówka za właśnie takie granie, nawet do podziału, no to coś tam zawsze z tego było. Poza tym po prostu dobra impreza, tak, czyli no niby człowiek w robocie, a jednak gdzieś tam nie wiem, na 18, tak. Więc to, to były takie rzeczy. I teraz w momencie, kiedy no, robiłem to z tego story, więc jeżeli gdzieś na Instagramie mnie śledzicie, do czego oczywiście zachęcam, tak, to być może o tym słyszeliście. Ale jakiś czas temu, kiedy poszedłem z Alicją na spacer, Alicja wtedy miała około trzech lat, czyli już tak mówiła, tak, ale była w wózku akurat wtedy no i był wieczór. Dzieci moje fajnie zasypiały w wózku, więc często sobie wieczorem taki spacer robiłem, idę ona w wózku i sobie rozmawiamy, to jest jakiś tam środek, lata idziemy sobie no i patrzę chłopaki takie no małe podstawówka pewnie sprzedają wiśnie, czereśnie no i tam wołałem, no i podchodzę do nich jak ich widziałem to z optymizmem przy drodze stojąc tymi tam czereśniami podchodzę do nich i pytam się chłopaki a to po ile no i taki jeden tam mówi no że to jest tutaj jeden kilogram to tam nie wiem tyle i tyle złoty ale jak pan kupi pięć to ma pan szósty kilogram gratis no i oczywiście nie potrzebowałem sześć kilo czereśni w ogóle ale mówię o to mi się podoba, tylko że nie miałem pieniędzy przy sobie, więc mówię, dobra chłopaki, poczekajcie tu chwilę. A już się tak szarzyło, to już był gdzieś tam późniejszy wieczór, więc mówię ja idę do domu po pieniądze, poczekajcie tutaj i to kupię. No, i poszedłem do domu, nie wziąłem drobnych, tylko właśnie jakieś nie, tam 20 czy 50 zł nie pamiętam. Nie, wziąłem jakoś w całości, ale podczas tej drogi idę i rozmawiam z Alicją, tak. I Alicja mówi, a czemu ty to kupujesz? Tak? Ja mówię, no, bo Alicja, jak ja byłem w ich wieku, to ja też takie rzeczy robiłem takie jako dziecko, że ja wtedy zbierałem ślimaki, tak, ale mi się bardzo podoba taka przedsiębiorczość, jeżeli dzieciaki coś robią, mówię, być może to będzie taki impuls impuls do tego, że teraz nie będą mieli takiej porażki, tak, że coś nie poszło, tylko właśnie będą mieli takie pozytywne wspomnienie, że oni uzbierali te czereśnie, że tam byli, czekali i że w końcu sprzedali tak, czereśnie. I to jeszcze w związku z tym, że zrobili taki no, do sprzedaż, tak czy zrobili jakieś pakietowanie, jakiś gratis, że zaproponowali więcej, że oni sprzedadzą więcej i być może to będzie miało jakiś wpływ później na ich nie wiem, karierę, być może jakiś biznes. Coś takiego. Ja mówię, i kiedy byłem w ich wieku, to właśnie też takie rzeczy robiłem. Na co Alicja tak spokojnym głosem mi odpowiada: wiesz, Tato, kiedy ja byłam w ich wieku, też tak robiłam. I ja, mówię, ja się popłakałem wtedy ze śmiechu. Ja mówię: cudownie, Alicja, to jest wspaniałe, wziąłem te pieniądze poszedłem, kupiliśmy te czereśnie, ale chłopaki nie mieli wydać. tak? No i ja tam nie wiem, dałem jakąś kwotę, ileś tam złotych miało być do wydania. Mówię, Dobra, spokojnie, Mówię, ja tu często chodzę na spacery, to mi wydacie przy okazji. I następnego dnia idę sobie i koło południa właśnie na spacer czy tam sklep poszedłem, no i Alicja z, właśnie znowu z Alicją, no i nagle ten chłopak biegnie, proszę pana, proszę pana, i patrzę na to on Cały dzień pana szukałem właśnie Bo ja mam panu do wydania te pieniądze I Podziękowałem, pogratulowałem Co myślę, wow, jak fajnie, nie? Że taki gościu no, Dostał jakby wynagrodzenie za swoją pracę Ale chciał być do końca taki uczciwy Szukał właśnie Gdzieś już wcześniej pytał, gdzie mieszkam Bo to jak kupowałem, to się pytał, gdzie ja mieszkam Mówiłem, że tam, no nie wiem, trzy ulice dalej tak. No i on gdzieś w tych okolicach właśnie krążył Więc jak szedłem tylko koło południa na spacer No to mnie dojrzał tak i no i dogonił. No i to co, o czym chciałem tutaj powiedzieć to to, że tak naprawdę w momencie kiedy tutaj bierzemy i nad czymś sobie pracujemy jako dzieciaki, to my jako dorośli możemy też wspierać właśnie później inne osoby i właśnie dawać coś takiego, że hej, fajnie działasz, robisz coś. Ja na takich rzeczach zarabiałem później dalej, miałem też opowiem o tym jeszcze w filmie, na czym do jakich prac chodziłem. Może jeszcze w tym powiem też jakie rzeczy robiłem jako, że też działałem w MLM, czy też grałem na giełdzie. I grając na giełdzie, to już było po liceum, to była naprawdę gra, to nie było inwestowanie, to był mały budżet, gdzieś na kontraktach terminowych. I pamiętam, jak jeździłem do domu maklerskiego w Gliwicach, właśnie na rynku i. No i właśnie wtedy wziąłem i do, 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 dojeżdżałem, właśnie dojeżdżałem nie, za każdym razem kupując bilety, tak, pociągiem, i tam sprzedawałem na miejscu jajka. Byłem ze wsi, tak, mieliśmy kury, więc ja brałem 20 jajek, za każdym razem sprzedawałem je i dzięki temu miałem na bilety. Pomyślcie, jakim ja byłem graczem w ogóle giełdowym, nie? nie żeby dojechać z domu maklerskiego, nie, musiałem e, sprzedać jajka w tym domu maklerskim. Oczywiście tam chętnie inwestorzy kupowali, tak, czy inwestorzy, czy maklerzy, tak, no to kupowali. I te, te jajka mówili, o ekstra super. Więc w ten sposób się jakby rozwijałem, w ten sposób działałem. I jak bardzo my często, jako osoby dorosłe, myślimy o tym, że to nie jest idealny czas, to nie są idealne warunki, że można by, nie wiem, jeszcze muszę zrobić, jeszcze jeden kurs, jeszcze jedne coś muszę zrobić. A dzieciaki bardzo fajnie działają, dzieciaki bardzo fajnie są w stanie. E, no, być kreatywne i od nas też długo zależy, jak później te dzieci będą się właśnie rozwijały. Dlatego, że w momencie, kiedy opowiadam tą historię, nie pierwszy raz już o tych dzieciach z tymi czereśniami, to usłyszałem też takie komentarze pod tytułem No, a jak z podatkami u tych dzieci? Ja sobie myślę. A później mówię, serio, ma, ma to sens, żeby o czymś takim w ogóle mówić? On, nie no, żartuje, żartuje. Ja mówię, po co, to nie jest żart, to jest głupie pieprzenie po prostu, nie? Teraz idziesz i takim, takiemu dziecku coś yy, powiesz. Często dorośli tak mają, że sobie coś tam zażartują, nie? Tak, A to nie jest żaden żart. Pomyśl sobie jako dziecko. Idzie dziecko, nie wiem, ośmiodziesięcioletnie, po prostu idzie, zbiera te czereśnie, czy zbiera te ślimaki, czy coś jeszcze innego robi i później usłyszy taki komentarz gdzieś, stoi tam, nie wiem, kilka godzin przecież, tak? Żeby coś zrobić. I przyjeżdża sobie jakiś dziad czy babcia po prostu na jakimś rowerze i powie, o, dzisiaj to już tam nic nie sprzedasz, idź już do domu. No albo, wiecie, no tak cytuję, jak to na Śląsku tak się nie, mówi, tak? Albo właśnie ktoś mówi, o, z tego to tu pieniędzy nie będzie, nie? Albo, a, wziąłbyś się tam za naukę albo inne jakieś rzeczy, nie? Albo, o, co z podatkami, nie? Jakieś takie rzeczy po prostu, które jeszcze w strach jakiś wzbudzą w, nie, w tych dzieciakach. Także taka intencja, żebyście po pierwsze, wy takich rzeczy też nie, nie robili. A po drugie... Jak coś takiego ma miejsce, to stańcie w obronie po prostu tych dzieci, pochwalcie ich, po prostu zróbcie tak, żeby poczuli się jak bogowie, tak? Po prostu, że to jest cudne, wspaniałe i, i jakby karmy to wśród właśnie dzieciaków, właśnie tą proaktywność, tą przedsiębiorczość i tego typu działania. Także trochę, trochę apel, trochę moje jakieś historie związane z zarabianiem pieniędzy. Podzielcie się, proszę, w komentarzu waszymi historiami. Po pierwsze, tym, czy też tego typu rzeczy robiliście, czy też. W jaki sposób jako dzieciaki zarabialiście, na czym. W tym materiale to wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.